A odnośnie baterii, właśnie dzisiaj będę nad nią pracował. Pierwsze co robimy, to odłączamy, przekręcam kluczyk. No i proszę, weźmiemy odczyt. Niestety też zamknięte. Każda uliczka jest po prostu zagrodzona bramką. Koniec asfaltu. Może to tylko chwilowe. Ale co tu odwalili, to zaraz wam opowiemy, bo po prostu jesteśmy tak wkurzeni. Nie, no masakra jakaś normalnie. Cześć, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie, do nas znowu przyszło lato. Tak, gorąco dzisiaj, słońce, niebieskie niebo. Jesteśmy na bardzo pięknej miejscówce, niedaleko Side, niedaleko Manavgat, można tak powiedzieć. I jest naprawdę zjawiskowo. Ale jest tu pięknie, jest mnóstwo miejsca i no, może stać tu dużo, dużo kamperów, także myślę, że nawet w sezonie by się zmieściły. No na 100% i o tyle fajnie w sezonie, bo jest las. Jak jest wysoka temperatura, to można się vanem schować między drzewka i wtedy jest trochę cienia. W ogóle chciałem wam bardzo podziękować za komentarze pod naszymi filmami, a szczególnie te, które pojawiły się na przedostatnim filmie, za wszystkie rady odnośnie naszej szwankującej delikatnie baterii. A odnośnie baterii, właśnie dzisiaj będę nad nią pracował, sugerując się waszymi radami. Na razie na brak prądu nie możemy narzekać, już drugi dzień full słońce, także jak widzicie na wskaźniku 13,2 V, a na aplikacji wygląda to jeszcze lepiej. Cele są zbalansowane, elegancko wszystko działa. Problem pojawia się, gdy napięcie spada poniżej 3,06 V. Wtedy ta cela z jedynką szybko leci w dół, dlatego tą jedyneczkę zamienię z trójką albo z dwójką, jeszcze nad tym pomyślę i zobaczymy, czy czasem BMS na jedynce nie jest zepsuty, może coś się z nim dzieje, także to są właśnie wasze porady. Pierwsze co muszę zrobić, to w ogóle się dostać do tej mojej baterii. No przy okazji po 3 latach ją rozkręcę, zobaczę jak tam styki wyglądają, bo może to też być jakiś problem. Dobra. Zabieramy się do pracy, nie ma co czekać, samo się nie zrobi. Chciałem trochę pójść na łatwiznę i nie wyciągać rowerów, ale za mało miejsca mam. Miejsca mam w brud, a słońce tak daje, że nam generuje nasz kontroler ładowania prawie 13 amper, także widać, że lato coraz bliżej. Muszę sprawdzić teraz, która to jest cela. Mam tu ponumerowane 1, 2, 3, 4, ale jeszcze wolę to sprawdzić. Jak widzicie, tutaj mam cyferki, nasza felerna jest 1, 3,32 na aplikacji, tu 3,33 pokazuje. 3,34, aplikacja 3,33. No to by się zgadzało, bo jedynka trochę mniej, czwórka widać jest najlepiej naładowana. Drugą rzecz, którą muszę zrobić, to zaizolować cały klucz izolacją, bo jak mi się przewróci, to żeby nie zrobił zwarcia na celach. Także to jest bardzo ważne, jak się pracuje przy tego typu bateriach. Pierwsze co robimy, to odłączamy panele. A teraz rozłączam wszystkie bezpieczniki. Teraz już jestem pewien, że bateria jest odizolowana od całej instalacji elektrycznej i zabieram się za demontaż BMS-ów i zamiany cel. Jak widzieliście przy naładowanej baterii, ta różnica napięć na poszczególnej celi nie jest wcale taka duża. To jest raptem 0,1 V. 0,01 V nawet. Problem się pojawia, jak się rozładowywuje. Ta jedynka po prostu leci w dół jak szalona, poniżej 3 V. Tak super zaizolowałem klucz, że zaizolowałem końcówkę i grzechotkę i nie mogę kręcić. Super po prostu. Wszystko porozłączane, także zamieniam jedynkę z czwórką. Cele zamienione, jak widzicie czwóreczka teraz jest na wyjściu całej baterii, jest teraz minusem,
a jedynka jest plusem. Wcześniej było odwrotnie. Skręcamy teraz wszystko do kupy i zobaczymy, co się będzie działo. Będzie faza testów. Kawka przyszła. O, dzięki złotko moje. Od razu będzie robota szybciej szła. Dzięki temu, że to zrobiłem, to teraz będę wiedział, czy czasem nie szwankuje BMS na którejś celi. Będę na 100% pewien, że jeżeli dalej ten stan będzie się utrzymywał, że ta jedyneczka będzie spadała szybko, to znaczy, że jest to wina celi, a nie BMS-u. Bateria już zmontowana i teraz bardzo ważna rzecz. Najpierw musimy włączyć wszystkie bezpieczniki od naszej instalacji elektrycznej, a dopiero na końcu włączamy panele słoneczne, ponieważ jeżeli zrobimy to na odwrót, to napięcie i natężenie prądu, które popłynie z paneli słonecznych, może spalić nasz kontroler ładowania, gdybyśmy mieli wszystkie bezpieczniki porozłączane. Po prostu ta moc by nie miała gdzie spłynąć. Dlatego trzeba zawsze podłączyć najpierw baterię. No to czas włączyć naszą elektrownię. Elegancko, od razu płynie ze słoneczka prąd. Niestety to nie koniec naszych kłopotów. Jak już pewnie wiecie, jak coś się zacznie pierniczyć, tak już idzie lawinowo. No ale cóż, trzeba się z tego śmiać, no takie życie niestety. Raz jest dobrze, a raz troszeczkę gorzej. Zanim wam powiem, co się dzieje w naszym aucie, to muszę tam wszystko posprzątać, dopić kawę, zrelaksować się. No bo nie ma co się denerwować. Jeżeli się jest w takim miejscu, nawet powiem wam szczerze, że już chciałem się popracować trochę przy naszym samochodzie, przy instalacji, porobić, coś podłubać, montować filmy, tylko siedzieć i nic innego więcej nie robić, to już trochę nudne się zaczyna robić. Chyba ktoś tam wysłuchał moich myśli gdzieś tam skrytych w moim umyśle. To idę wam pokazać, co się dzieje z naszym autem. Tak jak wam mówiłem, wyskoczyło mi kilka kontrolek. Jechałem, toczyłem się do świateł. Zatrzymywałem się powolutku i nagle wyskoczyły mi trzy błędy i dziwnie pedał hamulca reagował, tak jakby ABS się załączał i ten pedał robił się taki trochę bardziej miękki. Poczytałem trochę na ten temat, chciałbym również podziękować Zawiszy, z którym rozmawiałem przez telefon, udzielił mi też dużo wskazówek, ale ciekaw jestem również waszych opinii, napiszcie, co o tym myślicie. Ja spróbuję dzisiaj posprawdzać takie podstawowe rzeczy. Przekręcam kluczyk. No i proszę, pierwszy błąd, drugi, trzeci. Tak to wygląda. Podłączę jeszcze OBD, Bluetootha i zobaczę, co mi pokaże aplikacja. OBD, czytnik Bluetooth, używam tej firmy. Wpinamy go tutaj i zobaczymy, co się będzie działo. Połączyliśmy się z centrum dowodzenia teraz. No i zobaczmy, co my tutaj mamy za błędy. Robimy teraz odczyt. Przeskanuje nam tu wszystko. Zobaczymy, co wyjdzie. Nie znaleziono błędów. Co to się dzieje? Aplikacja aktualnie nie pokazuje żadnych błędów, a na desce rozdzielczej mam 3. No nic, no aplikacja nie znajduje żadnych błędów. Co mogę zrobić? No, sprawdzę płyn hamulcowy, położę się pod samochód, sprawdzę czujniki dochodzące do zacisków, te przewody ABS, może tam coś się dzieje, poruszam, popsikam czymś, przeczyszczę, może wszystko się skasuje, zobaczymy. Tu jest ten kabelek od ABS-u, właśnie tu. Koło by trzeba było ściągnąć, no ale na tej miękkiej nawierzchni nie będę ryzykował. Jak się zapadnie auto, to dopiero będzie jazda. Myślę, że wezmę młotka, obstukam tam wszystko. Może tam wpadły jakieś paprochy, może coś się zawiesiło, bo tam jest taka podobno zębatka i ona tam czasami jak jest brudna, no to ten ABS zaczyna tam szwankować i wywala jakieś błędy. No to jedyne, co mogę zrobić. Szczerze to wątpię, czy to coś da, ale zastanawia mnie to, dlaczego moja aplikacja nie pokazuje mi tych błędów. Myślałem, że mi pokaże chociaż może, który czujnik jest uszkodzony, na którym kole, na prawym, lewym, przód, tył, a tu nic. No nic, na razie będę jeździł, zobaczymy, co będzie dalej. Nie chce nam się stąd jechać, ale już musimy powoli się zawijać. Jeszcze wczoraj mieliśmy ognisko, byli u nas Patrycja z Andrzejem z Majowanie.
Kurde, fajny czas spędziliśmy. Andrzej mi doradził parę rzeczy odnośnie baterii. Także Andrzej, dzięki wielkie. Doradził mi między innymi to, że muszę kupić nowy BMS i od tego zacząć naprawę baterii. O, no co, zbieramy to wszystko i pakujemy. Jedziemy dalszą drogę. Powoli musimy się zbierać z Turcji. Czas nas zaczyna naglić, ale jeszcze jest wszystko pod kontrolą. Mam nadzieję, że mi błędy się pokasują podczas drogi. Dzięki! Na razie, do następnego, hej! Pa! Zmierzamy do miejscowości Gojniuk. Dziwna sytuacja, wszystkie błędy mi zniknęły. Nie wiem, co się stało. Samo się skasowało? Na razie, jadę i wszystko jest okej. Oby tak dalej. Zobaczymy na jak długo. No. Jakiegoś dojazdu. Może tu? Do plaży. Niestety też zamknięte. Każda uliczka jest po prostu zagrodzona bramką. Zobaczymy tam dalej jeszcze. Wy tu? No co? Tu są remonty. Też zamknięte. Nowo ogromne hotele. Tu na przykład w kształcie statku. Transatlantyk. Przejechaliśmy całe wybrzeże w tym mieście i nie ma nawet skrawka po prostu dojazdu do plaży. Jest całe zajęte przez resorty. Ale tu widzę, jakiś las jest. No niestety przy plaży nic nie znaleźliśmy. Wszystko zabudowane. Kompletnie nic. I chyba będziemy musieli jechać w góry. Rozciągają się już tam, widać za mną. Jest fajne miejsce, jest fajny kanion, więc chyba tam pojedziemy już na dzisiejszą noc. Co myślisz o tym, Paweł? Ja myślę, że to dobry pomysł, tym bardziej, że jest tam szlak licyjski. No i ten kanion kusi mnie, powiem wam szczerze. Krzywkę mam już za długo. No, musisz obciąć. Może ja ci dzisiaj obetnę. Powiedziałaś, żebym nie obcinała. Paweł mówi, żeby nie obcinać. Przerwa na kawę i myśleliśmy, żeby tu zostać, ale słychać samochody z tej dwupasówki, co tam biegnie w stronę Antalii. I troszeczkę mnie to drażni. Wydaje mi się, że jak pojadę tam z 11 km w góry, to powinno być lepiej. Nie, Moni? Oczywiście, na pewno będzie lepiej. Wydaje mi się, że muszę wypić kawę, bo jakiś taki śnięty jestem, że szok. Śpiący i małomówny, a do Pawła to niepodobne. Mam nadzieję, że mi jakiś wirus nie dopada. W sumie to się nie dziwię, że nie ma tych miejscówek nad brzegiem morza. Miasto to odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów rocznie i głównie są to Polacy, Rosjanie. Nie ma gdzie wstawać. Kurorty, na plaży, tutaj tak bardziej malowniczo. Fajne apartamenty. Wolałbym tutaj coś wynająć niż tam nad brzegiem jakiś hotel. Na szczęście my nie musimy się martwić o takie rzeczy. Gdzie wynająć? Czy w lądzie, czy na plaży? Po prostu jak nam się chce, to stajemy na plaży, a jak nam się nie chce, to stajemy w lądzie. To jest plus van life'u. Zaszło nam się trochę z tym jedzeniem. Tu już ciemno się robi powoli. Już jest zmrok. Mam nadzieję, że przed całkowitą ciemnością dojedziemy na miejsce, bo nie wiem, jaka tam będzie droga w te góry. Zaraz się dowiemy. A wy razem z nami. Mam nadzieję, że nasze hamulce nie będą już szwankowały. Musiałaś mi o tym przypomnieć akurat teraz. Zamykaj drzwi i jedziemy. A, kluczyki. No. Kluczyki zostawiłem na haczyku. Zawsze zostawiam na haczyku kluczyki, a Monika musi po nie sięgać. Thank you.
koniec asfaltu. Może to tylko chwilowe. Tak sobie tłumacz. Tak jak wam obiecaliśmy, idziemy na szlak, idziemy do kanionu Gujnik, ale co tu odwalili, to zaraz wam opowiemy, bo po prostu jesteśmy tak wkurzeni. Nie, no masakra jakaś normalnie, już w tej Turcji robią co chcą, oby tylko kasę zbijać. Ja jestem w szoku. Jakaś kwaśna. Jeszcze tylko 600 metrów i będą serwować koktajle. Także... No, na pewno za darmo. Mikrofon, żeby mi nie... Nikolaj, czegoś to dało? O matku! To bo te twoje buty są takie kurda, mamuty, srotututy. Jak tam Paweł? Suche nogi? Nogi suche, na szczęście miałem spodnie założone na buty. I ta woda po prostu spłynęła po spodniach. No spodnie mam tylko mokre, ale nie, no w środku mam but suchy. Strasznie mam ślizgie te buty po prostu. Szczególnie jak trochę wody jest, to już koniec. No tyle razy się ślizgasz. Mówiłam ci dawno, żeby się wyrzucił. Mamuty. Szkoda mi pieniędzy. No zakończenie kanionu super. Szkoda tylko, że woda taka zimna, bo bym się tam jeszcze pomiędzy tymi skałami przepłynął. Tu by nam się przydał Monika ponton jakiś taki pompowany, nie? Dokładnie. Trzeba o tym pomyśleć. Słuchajcie, szlak bardzo przyjemny, mało wymagający. Wystarczy mieć nieślizgające się buty. Tak, i poza tym to będzie wszystko okej. Okay. Dzieciaki mogą tu spokojnie iść, jest bardzo przyjemnie. Czasem trzeba przeskoczyć przez kamienie, więc no, można się skąpać, jak to Pawłowi się przytrafiło. Ale czy warto za to płacić 90 lir od osoby? Nie sądzę. To znaczy, to nie jest dużo, nie zrozumcie nas źle, ale coś, co powinno być za darmo, co jest częścią ogólnego szlaku, ogólnie dostępnego i płacić za to, no to mi się wydaje, że coś jest nie halo. No nie powinniśmy płacić za to, żebyśmy mogli sobie pospacerować po górach po prostu. Dokładnie. Druga sprawa jest taka, że wszystkie dodatkowe atrakcje na tym szlaku, jak body rafting lub zipline, których jest tutaj bardzo dużo, i tak jest dodatkowo płatne. Więc szlak powinien być za darmo, moim zdaniem. Dokładnie. Pięknie. Sprawa wygląda w ten sposób, że ta zielona nitka to jest szlak licyjski. On się ciągnie od Alanii, od Antalii, aż idzie tam do Fethiye. Niebieska nitka to jest droga, którą dzisiaj przebyliśmy. Tu jest koniec całego tutaj tego kanionu. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj się płaci za wejście do kanionu, ale tędy też przebiega szlak licyjski. Jak widzicie, ja dzisiaj rano tutaj sporo spacerowałem, żeby zobaczyć, jak w ogóle mógłbym wejść nie płacąc na szlak licyjski, bo równie dobrze stąd mógłbym zacząć moją podróż na szlaku, no ale nie da się. W sensie, no da się, ale jest siatka, trzeba troszeczkę brodzić po wodzie, rzeką. No,
Także tak to wygląda. A gdybym na przykład chciał zejść do miasta na zakupy, idąc szlakiem Licyjskim i z powrotem chciałbym wrócić w tą samą ścieżkę? Nie da się. Pan w budce mi powiedział, że sorry, oni nie są w stanie kontrolować wszystkich ludzi, którzy wchodzą i wszyscy mogą mówić, że idą na szlak Licyjski, a zwiedzać kanion, ale summa summarum w tym kanionie to naprawdę nie ma co zwiedzać. Niewiele się do tego przyłożyli poza zbieraniem tej opłaty, bo byliśmy w wielu miejscach, czy chociażby ostatnio w jaskini, czy nawet i w jakichś kanionach, gdzie byli pracownicy, ratownicy co jakiś czas dawali, nie wiem, kaski na głowę, więc no, były kładki, łańcuchy. Tak, kładki nad samą wodą, czuć było ten żywioł. Ja sobie tak właśnie wyobrażałem to miejsce, że będę czuł ten żywioł tego kanionu, prawda? A tu po prostu zagrodzili sobie drogę, szlak, dokładnie, który istniał pewnie już od setek lat i pobierają teraz opłatę. Także no. Super po prostu pomysł. Brawo Turcja, well done. Niestety na naturze teraz się robi biznes, a wy zgadujcie, czy poszliśmy od frontu, czy bokiem. No dokładnie, powodzenia. Walcie w komentarzach. Monia, co porabiasz? Sprzątam kawka. O. Kawka i wypierdatka, tak? Nie, to była herbatka i wypierdatka. Nie, będzie kawka. W ogóle to muszę jeszcze raz cele pozamieniać, bo rozmawiałem z Krzysiem i z Zawiszą, którym bardzo dziękuję za poradę. Okazało się, że ponieważ wziąłem tą celę uszkodzoną na celę plusową, czyli tą zewnętrzną, no to ona jest bardzo obciążona. I nie dość, że jest słaba, to jeszcze jest na takim miejscu, gdzie nie powinna być. Więc włożę ją w środek i zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać. Nie gadaj, tylko sprzątaj. Nie gadaj, tylko sprzątaj. Okej. Trochę się nanosiło na tej plaży, co ostatnio byliśmy, nie? Cały czas się nosi. Po prostu non-stop. Chodniczek, a latrawka dobrze nam się sprawdza. Super jest. W ogóle się nie brudzi. W sensie, no nie widać na nim brudu. Chodniczek też nam się sprawdza. Z Stambułu, nie? Mhm. Będziemy powoli kończyli tego vloga. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Dajcie znać, co myślicie o tej całej sytuacji, która dzisiaj wyniknęła. Jak to waszym zdaniem powinno wyglądać. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę i oczywiście zapraszamy na środę na kolejny odcinek, który będzie bardzo gorący. I ognisty. I będzie super miejscóweczka. Także trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczorku. Hejka.